Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym przepalimy WS-kę. Żartowałem. Nie chcę się dzisiaj denerwować. Może przepalimy jakiegoś innego sprzęta. W ogóle zobaczę, czy on działa. Dobra, jadę go tu podprowadzę i widzimy się za chwilę. I oto przed nami ten super sprzęt. Nie wiem, ile lat temu była odpalana. Piękna motorynka, piękna. Jak możesz tak, kurde, sprzęta zaniedbywać? Piękny, piękny. Dajmy już do słońca, żebyście zobaczyli w całej okazałości. Piękny sprzęt. Dbany. To jest najbardziej dbany sprzęt u nas tutaj, jaki mamy. No. Nie wiem, kiedy była ostatnio odpalana, ale... No ale tak to się. Pajęczyna, 10 lat. Tak to się prezentuje. Paliwa nie ma. Zepchane wszystko. Może jakie myszy się do wydechu. Raczej tam się żadna mysza nie zmieści. Ale kranik był otwarty, to mnie martwi. Zobaczymy, czy odpali. Dobra. O kurde. Ups. Zapomniałem, że to małe kółka. Dwa bary. Strzeli. Niech ma jeszcze na parę kolejnych lat. Kurde, felga przednio zgniła, co? Ile barów? 5? 2 przynajmniej. 2,5. Ale to pierwszy mógłby się zająć gaźnikiem, niż tak, pompować. Jest powietrze. Czemu? Jak jest powietrze, to odpali. Szybkie czyszczenie. Nie, tylko to tam, gdzie będę zaglądał. Niech pan NR w powietrzu odpali, czy nie? Co miałoby nie odpalić? No nie wiem. W 10 latach? To jest maszyna. Nie wiem, czy świecę ktoś nie potwierdził. Czy jest oryginalna świeca. To co była ostatnia, jak była odpalana. No chyba tak, bo jest dokręcona. To chyba nie, tutaj chyba nie ma w ogóle gaszenia, czy nie? Dajże tam trochę. Jadu? Dobra, stop. Tyle. Jest iskra? Nie ma iskry. Rdza jest. O, pewnie jedna rdza tam w środku. No nie ma się zdziwić po tylu latach. Prawie tam w środku, taka myszka wyleci. Nie, nie ma jakichś ryzyk. Co ty, kurwa, gnowka prawie. Wybiera to oczywiście standard. Loto. Wywalony. Że świeca chujowa. Ale nie ma rdzy na tym. Tutaj było dobrze smarowane wszystko. Ale kompresji nie ma prawie w ogóle. Nie, no jest coś tam. To 50 to kurwa. Ci ma dziwić. Nie będzie czuć tak bardzo. Dobra. Znaki były, czy już zeszły? Zeszły znaki chyba już. No teoretycznie jest ok. Trzeba tylko przeczyścić i będzie chodzić. Zobacz na innej świecy. Może na innej świecy jest. I pewnej. Nie no, trzeba lekko tylko przeczyścić. Oleju tam jest nasmarowany, to wszystko jest.
Platynki chyba właśnie, nie wiem czy są jeszcze te oryginalne, czy już nie jest zamiennik jakiś, kurde. Chyba zamiennik jest, bo to nie jest. Czy możesz powiedzieć coś do kamery, co robisz? Przeczyszczasz platynki, tak? No standard. Już mnie pewnie znawcy oglądają i źle to robię. Ja wiem, ja to specjalnie robię źle, żebyście się mogli cieszyć. Sprawdźmy teraz. Żebyście się mogli cieszyć, kurde, że robię wszystko źle. Nie cieszcie się. Nie ma. O kurwa! Jest? Jest. Tylko że trzeba kabel uciąć, bo jest. Nie dochodzi. Nie było iskry. Widzisz? Możliwe, może tak być. Końcówka skorodowa, aha. Nakręcimy i będzie. Będzie moc! Kaźnika mi się nie chce czyścić. Ale coś tam. Dobra. Jest, tylko że przebicie na tej świecy. Mówiłem? Kurde, nie mam takiej świecy. Z czego ja ją wezmę? No nie wiem, z takiej gwinty też nie mam. Chyba, że z Rometa. Ogara, 205. Idziemy. Jesteśmy na szrotowni. Kręćmy świecę z Ogara. Może lepiej. Co z tym Ogarem się dzieje? Co się stało mu? Co, uratowałem ze złomu. Ale? No i trafił na złom. U mnie na złom. Nie no, będziemy go reanimować. Ale w swoim czasie. Na razie odpoczywa. Na emeryturze. Dobra. Mam świecę, może będzie ok. Więc wracamy. Ten jest zatarty, więc. Dobra, idziemy. Idźmy. A? Patrz, zbliżenie zrobię. A jak się zbliża? Nie no, weź, że podejście. Nie wiem, czy będzie. O, dobra. Jest za ciemno. Jezus. Kurwa, nawet dobrze, nie będzie nie widać, ma. Nie będziecie widzieć. Nie ma rdzy, ale to. Ale? Jest sześć. No nie ma rdzy, no totalnie, prawie. No delikatnie z boku widzę, no tym paluchem. Ale tak to nie ma aż takiej tragedii. A wiesz czemu nie ma rdzy? Pietrula? Nie wiem. Bo jest paliwo z mieszanką. To masz to? Nie, to mieszankę? Nie jest mieszanka, przecież motorynka nie potrzebuje mieszanki. Jak nie? Nie, to jak to jest dwusów? To jest sprzęt. Pan MRF chce zajechać następny sprzęt. To idzie z poliu motor, to chce teraz zatrzeć następny. Trochę ciemno, ale może dać radę. Ciekawe, jak odpali bez rozbierania gaźnika, to jest kurwa taki sprzęt. Ale przecież kiedyś palił też szybko. Już nic nie sprawdza, jeśli paliło. No te rdzy trochę. Może kranik był przytkany. Paliwo się nie pokazuje, to zły znak. O! Coś mokro się zaczyna robić. Za wolno płynie. No dobra. Będzie chwila prawdy. Da rady mocno kopnąć. Napierdolę, linkę zepsutę. Napierono to na trytce jest chycone. Ktoś tu kurde kombinował, jakiś serwis robił. Serwis na trytce. Czemu to jest tak zrobione? O tak powiem, wiesz? Ja pierdolę, linkę odbija. I odbija gaz. Zarezerwiałem wszystko to. Instalacje. Nie wiem, kto to ogrzewał ostatnio przy tym, bo to. Ale gaźnik zawalony chyba jest. Na pewno. Po tylu czasach. Jak? No nie jest sucho. Sucho jest? No i. No jest tak jak było. O ja pierdolę. To jest konkretna idea. No bo polałem lekko paliwem. Tylko, że nie dochodzi do gaźnika. To znaczy paliwo do tego. Do cylindra. Może mogłaś nalać mu do cylindra.
O kurwa, już chcę chwycić. Ja pierdolę, 10 lat. Po tylu latach odpala normalnie. Bez czyszczenia gaźnika. Jasny gwint. To jest ustawione tak, że na wolnych obrotach się rozgrzeje nie chodzi. Ze względów bezpieczeństwa. Przy tej mocy naprawdę trzeba uważać. Dobra, zmieniamy kamerkę i przejedziemy się nią kawałek po drodze. Ustawię trochę większy kąt, żebyście co nieco widzieli więcej. Boście się ostatnio przy odcinku składem skarżyli, że nie widać nic. Dobra. Palmy maszynę. Kopkę, tą stopkę się dokręci. Trochę ma przestawioną kierownicę. Ale moc! Dużo lat, sporo motogodzin.
i tutaj remontu żadnego nie było robione przy niej. Jak ją kupiliśmy, tak do tej pory. Jedynie to chyba platynki były raz wymieniane i tyle. I kondensator. I tak to nic nie było robione. Motorynka to wam powiem naprawdę. Naprawdę mało awaryjny sprzęt. W porównaniu do WS-ki. No niestety WS-ki to tam co chwilę się coś pierdzieliło zawsze przy niej, a motorynka to zawsze paliła od strzała praktycznie i zawsze jeździła. Dobra, powoli wracamy do domu. Nie będziemy jej zbytnio męczyć, niech se poleży jeszcze ładnych parę lat. Chyba że jakieś fundusze tam uzbieram, to może te moje wszystkie sprzęty, co mam, się weźmie i odrestauruje. No i niestety paliwo się skończyło na połówce jednej. Ogólnie to jest tak bagkitowo zielony, że szkoda gadać. Dobra, to będzie na tyle. Podobało się, łapeczka w górę. Nie podobało się, łapeczka w dół. No cóż, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, więc do następnego, na razie trzymajcie się, hej! Ufnolewicz, jak chcecie, dobra, już zrobię mu reklamę, możecie wpadnąć na kanał braciaka. Pierwsze linii. Dobra, do następnego, na razie trzymajcie się, hej!